action, but I will make the following suggestion. Discover more profoundly, same in some of the undiscovered treasure. It is no exaggeration if I say that our founder is very much an undiscovered treasure, not only in the Plotin family, but also in the entire church. How come that this saying, so profound in its spiritual, mystic and theological and apostolic dimensions, remains so unknown? The greatest obstacle to the realization of USE arises therefore from the lack of a profound knowledge and love of Saint Vincent Valori. This is especially true regarding the members of the core communities of the Union. There is, however, a growing awareness of Valori and his charism in recent years, but there is still a very long way to go. Teraz przejdźmy do konkretnych wyzwań. Jeśli chcemy zrealizować nasze marzenie o uczynieniu zjednoczenia domem wiary, mamy do wykonania parę konkretnych zadań. Jako plan działania chciałbym zaproponować następujące sprawy. A. Pełniej odkryć świętego Wincentego Palokiego z kart nieodkrytych. Nie przesadzam, jeśli mówię, że nasz założyciel jest w dużej mierze nieodkrytym skarbem. I to nie tylko w rodzinie palotyńskiej, lecz także w całym kościele. Jak to się stało, że ten święty, obdarzony taką głębią, zarówno w wymiarze duchowym, mistycznym, teologicznym, jak i apostolskim, pozostaje wciąż tak mało znany? Największą przeszkodą w realizacji zjednoczenia jest brak gruntownej wiedzy i miłości do świętego Wincentego Palokiego. Odnosi się to szczególnie do członków wspólnot centralnych zjednoczenia. W ostatnich latach następuje wprawdzie wzrost świadomości tego, kim jest Paloki, czym jest jego charyzma, lecz jeszcze do przejścia mamy bardzo długą drogę. B. Nie można zrozumieć zjednoczenia bez znajomości Palokiego. Niemożliwe jest zrozumienie, co mieści się pod pojęciem zjednoczenia apostolstwa katolickiego bez znajomości, bez doświadczenia duchowości i charyzmatu samego Palokiego. Z mojego własnego doświadczenia, wyniesionego z wielu kursów formacji palotyńskiej w Rzymie, mogę zaświadczyć, że uczestnicy tych kursów byli zawsze bardzo chłonni, kiedy prezentowaliśmy duchowość i charyzmat palotyński. Natomiast, kiedy mowa była o zjednoczeniu, to zadawano niezliczoną ilość pytań. Solidna wiedza i doświadczenie bogatego dziedzictwa duchowego i apostolskiego naszego założyciela będzie pierwszym krokiem we właściwym kierunku. C. Nie sprowadzać zjednoczenia do zwykłego konstruktu intelektualnego lub prawnego. Dla wielu członków zjednoczenia barierą stał się statut generalny. Musimy przyznać, że statut mówi głównie o strukturalnych i prawnych aspektach zjednoczenia. Uważny czytelnik może znaleźć także informacje o jego rozwoju w historii, naturze, misji, organizacji. Ten statut z pewnością jest potrzebny, ale ciała i krwi powinno mu nadać wprowadzenie bardziej duchowych i apostolskich treści oraz żywych doświadczeń. Podpunkt D. Wypracować modele formacyjne zjednoczenia. Trzeba czynić wysiłki uczenia się na podstawie żywych doświadczeń zjednoczenia na całym świecie. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo zredukowania zjednoczenia do jakiegoś teoretycznego tworu, posługując się wciąż tym samym językiem i terminologią. Należy stworzyć modele formacyjne oparte na żywym doświadczeniu zjednoczenia. Aby to zrobić, musimy wszyscy być bardziej otwarci na doświadczenie międzynarodowe. Potrzeba, aby Paloki i jego charyzmat były nieustannie interpretowane w zależności od kultur i sytuacji. Do tego wymagana jest spora kreatywność. Podpunkt E. Potrzeba dalszych studiów i badań nad palotyńskim charyzmatem.
Na tym polu trzeba zrobić dużo więcej niż robione jest dotychczas. Powinna istnieć możliwość dalszych studiów i badań poświęconych duchowym, teologicznym i pastoralnym aspektom palotyńskiego charyzmatu. Zjednoczenie nie jest ukończonym projektem, gdy chodzi o jego zrozumienie i realizację. Poprzez uznanie go przez Kościół Powszechny 28 października 2003 roku otrzymaliśmy definitywną odpowiedź co do jego autentyczności i znaczenia dla całego Kościoła. Lecz daleko nam jeszcze do jego zrozumienia i praktycznego, pastoralnego zastosowania. Wyruszyliśmy dopiero w odkrywczą podróż. To sympozjum na przykład jest poważnym przyczynkiem do tego. Niezwykle pilną kwestią jest temat reewangelizacji świata zachodniego. Rodzi się pytanie, jak zjednoczenie może odpowiedzieć na to wyzwanie. Osobiście jestem przekonany, że zjednoczenie jest istotną i właściwą odpowiedzią na to wyzwanie w Kościele. Jako asystent kościelny zjednoczenia chciałbym zająć się w przyszłości tym tematem szerzej, z pomocą najlepiej przygotowanych i doświadczonych ekspertów od parokiego, ale i teologów, pasterzy, formatorów z całej rodziny parokiejskiej. Podpunkt F. Publikacja literatury palotyńskiej. Jeśli chcemy poznać Palotiego, to powinniśmy rozpowszechniać palotyńską literaturę we wszystkich oficjalnych językach palotyńskiego świata. Choć podjęto już pewne kroki, nasze wysiłki w tym względzie powinny być bardziej zorganizowane. Jest to jedna z dziedzin, którą mogą się zaangażować wszyscy poprzez tworzenie tych nowych materiałów, tłumaczenie ich na różne języki, a także znajdowanie środków na ich publikację. Podpunkt G. Instytuty Palotiego jako centra studiów i badań nad palotyńskim charyzmatem. Instytut Palotiego w Rzymie, jak i tworzące się instytuty w Brazylii, Polsce, Niemczech, Indiach i Kamerunie, mają stać się ośrodkami studiów i badań dla całej palotyńskiej rodziny. Podpunkt H. Palotyńskie instytuty akademickie jako centra formacji w duchu naszego charyzmatu. Nasze wyższe instytuty teologiczne w Polsce, Brazylii, Niemczech i Indiach z pewnością powinny mieć palotyński profil, gdy chodzi o program nauczania i wykładaną teologię. Bez takiego profilu nasze wyższe seminaria będą jak seminaria diecezjalne. Nie mając jakby nic szczególnego do zaoferowania lokalnemu kościołowi. Podpunkt I. Kursy formacji palotyńskiej w Rzymie. Po wielu wysiłkach i we współpracy z wieloma prowincjami i regiami, jak również dzięki specjalnemu wkładowi finansowemu Generalatu Apostolstwa Katolickiego, Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz włoskiej prowincji pod wezwaniem Królowej Apostołów, udało nam się utworzyć Międzynarodowe Centrum Formacji Palotyńskiej pod nazwą Wieczerni przy Via Ferrari w Rzymie. Przez ostatnich 5 lat prowadzonych było tam wiele kursów dla współbraci i dla sióstr rodziny palotyńskiej. Jest także roczny kurs palotyńskiej duchowości, w którym w tym roku będzie również uczestniczyć kilku świeckich członków zjednoczenia. W rodzinie palotyńskiej kształtuje się nowa kultura międzynarodowej i międzykulturowej formacji. Naszym celem dzisiaj powinno być formowanie uniwersalnych i otwartych ludzi zjednoczenia, wiernych temu uniwersalnemu duchowi naszego założyciela. Powinniśmy dążyć do wychowania nowego pokolenia palotynów, którzy będą w stanie przejść ponad barierami kultury, języka i zwyczajów. Powinniśmy dzielić się darami łaski i natury pomiędzy wszystkimi jednostkami i członkami rodziny palotyńskiej dla wspólnego dobra naszego palotyńskiego dziedzictwa i Kościoła powszechnego. Podpunkt J. Palotyńskie centra pastoralne. Na świecie istnieje bardzo wiele palotyńskich ośrodków pastoralnych. Niektóre z nich powstały po to, by animować i koordynować różne działania duszpasterskie w duchu palotyńskim. Niestety tylko nieliczne są w stanie spełniać to zadanie. Powinniśmy pracować nad stworzeniem zespołów animatorów,
rzeczywiście w duchu zjednoczenia oraz zająć się pracami dusz pasterskimi specyficznymi dla naszego charyzmatu. Pierwszeństwo powinniśmy dać formacji laikatu do efektywnego udziału w misji Kościoła. Tego rodzaju centra powinny mieć u podstaw wizję Kościoła opartą na współuczestnictwie. A dalej, wzajemne słuchanie siebie i współpraca muszą być podstawą naszego stylu życia apostolskiego. To ostatnie zdanie pochodzi od księdza Szymusa Frimena z listu do członków stowarzyszenia z 1996 roku. Podpunkt K. Większa współpraca pomiędzy wspólnotami centralnymi zjednoczenia. Jest niepodważalnym faktem, że wspólnoty centralne zjednoczenia mają dodatkową odpowiedzialność za realizację naszego charyzmatu. Poczucie tej wspólnej odpowiedzialności wciąż rośnie. Na przykład między radami generalnymi w Rzymie. Zapoczątkowaliśmy doroczne spotkania trzech rad generalnych z Generalną Radą Koordynacyjną Zjednoczenia w Rzymie. Taka praktyka powinna być także wprowadzana na poziomie krajowym. Zjednoczenie i członkowie wspólnot centralnych to nie oddzielne rzeczywistości. Zjednoczenie nie jest czymś stojącym poza, z daleka od wspólnot centralnych. Jest to ta sama rzeczywistość. Dlatego musi istnieć większa współpraca na wszystkich poziomach, zarówno członków, struktur, jak i części składowych zjednoczenia. Kadruś. There are indeed many challenges and questions regarding union within the Pallottan family. We need to aim at forming a new generation of Pallottans who are imbued with the spirit of our founder and who wish to realize his charism in service of the Church and the entire humankind. Zakończenie. W rodzinie palotyńskiej rodzi się wiele wyzwań i pytań dotyczących zjednoczenia. Powinniśmy dążyć do uformowania nowego pokolenia członków ZAK, którzy będą przepojeni duchem naszego założyciela i chętni, gotowi do realizacji jego charyzmatu w służbie Kościoła i całej ludzkości. Cel ten osiągniemy jedynie wtedy, gdy uda nam się pomnożyć wysiłki, ufając zawsze w prowadzenie Ducha Świętego, gdy uda nam się odkryć i wcielić w sposób najbardziej konkretny duchowe i apostolskie bogactwa, jakie są zawarte w palotyńskim charyzmacie. Wówczas zjednoczenie stanie się tą ewangeliczną trąbą, zapraszającą wszystkich do apostolstwa katolickiego w Kościele. Według naszego założyciela zjednoczenie ma stale pozostawać w Kościele Jezusa Chrystusa jak trąba ewangeliczna, która wzywa wszystkich, wszystkich zaprasza oraz budzi zapał i miłość u wszystkich wiernych, każdego stanu, stopnia i warunku. Aby to robić, my sami musimy zostać najpierw przemienionymi w autentycznych apostołów Jezusa, idących za inspiracją i przewodnictwem naszego założyciela, świętego Wincentego Palotiego. Proces palotyńskiej formacji ma nam pomóc w naśladowaniu niesłabnącego zapału apostoła Ojca, jego niegasnącego pragnienia chwały Bożej i zbawienia dusz. Dlatego życie naszego Pana Jezusa Chrystusa jest naszą regułą. W różnych okolicznościach dnia, od myśli do pragnień, od pragnień do miłości, od miłości do ufności, mamy naśladować kontemplację i czyny Jezusa Chrystusa. Mówiąc krótko, zjednoczenie powinno stać się domem wiary dla wszystkich wiernych. Zakończę to wystąpienie przesłaniem przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Ryłki, z okazji podpisania dekretu erekcyjnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Watykanie 14 listopada 2003 roku. Prawie 200-letnia historia waszego zrzeszenia przyniosła Kościołowi bogate owoce świętości i apostolstwa. Dzisiejszym aktem Stolica Apostolska pragnie dać wyraz nowemu zaufaniu względem Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.
Niech ono będzie równocześnie bodźcem do zaangażowania w służbę Kościołowi w przyszłości. Teraz właśnie jest moment do działania. Dziękuję. Dziękujemy bardzo księdzu Jakubowi za wezwanie nas do przypomnienia sobie naszego charyzmatu. Myślę, że tak jak spotykamy się tutaj w tym naszym wieczerniku kongresowym, tak i spotykamy się w naszych wieczernikach wspólnotowych, już każdy z nas jakoś na nowo, każdy osobiście, każdy w swojej wspólnocie może się zastanowić, do czego właśnie konkretnie nas miłość Chrystusa przynagla. Także dziękujemy bardzo za ten czas, za słowo. Czas na krótkie ogłoszenia, zanim oczywiście udamy się na przerwę. To jeszcze przypomnienie o naszym już coraz większym chramiku, ale tak szczególnie chyba wezwani, ja tak poczułem, że jesteśmy wezwani do apostolstwa, to tak chciałem nawiązać, że jesteśmy wezwani do przekazywania apostolstwa poprzez naszą gazetę. Tak, tutaj każdy już pewnie ją ma i jeszcze jest dużo do nabycia.